Rozmawiam dzisiaj z panem Adamem Wysockim. Panie Adamie, dzisiaj było... Podsumowanie i zakończenie augustowskiej Ligi Piłki Siatkowej w sezonie 2018-19. I ogółem już to, który to był sezon? My to prowadzimy od 2012 roku, a wcześniej MOSiR też przez kilka ładnych lat to prowadził te rozgrywki. No i może najważniejsze wyniki. No wyniki były, myślę, że takie z jednej strony i zaskakujące, bo weterani zawodnicy ze Stoczni Jachtowej Ślepsk zebrali się w końcu i wywalczyli te złote medale. Zawsze od kilku lat kręcą się na podium, drugie, trzecie miejsce, a w końcu udało im się wygrać całą ligę. Mieli świetną rundę rewanżową wiosenną, gdzie przegrali tylko 5 setów. Jeden mecz 2-3 z juniorami, a wszystkie inne mecze wygrywali to dość wysoko, także bardzo silny skład udało im się w tym roku zebrać. Na drugim miejscu sponsorzy to jest drużyna Tomka Kuźmickiego, połączenie doświadczenia z młodością, bo to jest drużyna, która powstała na filarach dziewiątej fali, która chyba od zawsze uczestniczyła w augustowskiej lidze piłki siatkowej. Sponsorzy właśnie wcześniej grali jako dziewiąta fala, teraz troszeczkę wzmocnili się młodzieżą, bo trochę im się skład rozsypał, ale Tomek Kuźmicki dobrał kilku młodych zawodników i też świetnie zagrali w rundzie rewanżowej, również deptali cały czas Ślepskowi po piętach, przegrali dosłownie chyba o 3 punkty. Także też solidne granie. Nieco rozczarowała drużyna juniorów z centrum. Mieli bardzo silny skład. W rundzie jesiennej roznieśli przeciwników we wszystkich meczach. Wyraźnie prowadzili. Mieli ogromną przewagę, a na wiosnę coś nie zagrało. Chyba zdecydowało to, że uczestniczyli w szkolnych rozrywkach i jeszcze w jakichś tam powiatowych, już dokładnie nie pamiętam, ale walczyli na kilku frontach równocześnie i ta nasza liga była taka chyba na dokładkę i tutaj już nie starczyło im sił. Wystarczyło na trzecie miejsce i brązowe medale. Ale także myślę, że też chłopaki byli zadowoleni. Lipsk zaznaczył się również. Alibi Lipsk to jest drużyna, która chyba już od 4 lat regularnie u nas gra, ale po raz pierwszy weszła do czwórki. Też troszeczkę wzmocniła skład kilkoma nowymi zawodnikami, którzy dużo wnieśli do ich gry. Bardzo wzmocnili zagrywkę. Dzisiaj sam byłem pod wrażeniem, jak chyba 5 mocnych serwisów takich wygrywających jeden z zawodników posyłał. Także myślę, że za rok też będą już myśleli o tym, żeby może o to podium powalczyć w końcu. Tak, dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia w przyszłorocznym sezonie. Od września startujemy jak zawsze. Dziękuję bardzo.